Zawsze słowo o sądzie zawsze jest mocne. Zawsze nas stawia do pionu. Kiedy słuchamy słowa Bożego o sądzie, który nas czeka, rozumiemy, że nasze życie, nasze czyny, nasze decyzje, nasze słowa nie są banalne, tylko że mają perspektywę wieczną. Więc słowo o sądzie zawsze jest mocne, ale dzisiejsze słowo o sądzie mówi nam rzeczy raczej nieoczywiste. Pan Bóg mówi przez proroka Joela, że będzie nas sądził nie indywidualnie, tylko jako członków określonej wspólnoty.